Cześć wszystkim, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj mówię na temat tego, czy Polacy powinni uciekać z Polski. Mówię to też, jest to rozwinięcie ostatniej przepowiedni, o której mówiłem, która dotyczyła Krzysztofa Jackowskiego, znanego jasnowidza z Człuchowa. Dzisiaj postaram się trochę więcej powiedzieć na ten temat, ponieważ powstało mnóstwo tutaj komentarzy pod filmem, więc zaczynajmy na samym początku. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, zrobiłem taki filmik, w którym mówię, że Krzysztof Jackowski mówi o tym, że Polacy uciekajcie do Bułgarii i Rumunii. Jeśli go jeszcze nie widziałeś, to zapraszam cię do obejrzenia na moim kanale. Natomiast o co po prostu chodziło tutaj, czy rzeczywiście Polacy mają opuszczać, tak, Polskę? No powiem tak, przygotowałem różne przepowiednie, różnych tutaj jasnowidzów, nawet tutaj robiłem tajemnicę fatimską i nawet tajemnica fatimska mówiła o tym, że Polska w bardzo mały sposób ucierpi, nawet gdyby doszło do wojny, gdyby doszło do walki. Więc według mnie osobiście uważam, że Polacy nie muszą opuszczać kraju, tak? To, co mówi Krzysztof Jackowski, bardziej się odnosiło do sytuacji, w której byśmy na przykład już byli postawieni pod ścianą, tak? Nie wiem, doszłoby do jakiegoś ataku z użyciem broni chemicznej, doszłoby do wybuchu bomby atomowej o mniejszej sile rażenia w jakimś kraju tutaj europejskim. To rzeczywiście jakby w tym kontekście, które państwa mogą być oazą, Krzysztof Jackowski wskazywał, że to może być właśnie Bułgaria i Rumunia, bo mówił o tym właśnie, że po prostu to, że w Polsce nie da się oddychać, tak, nie da się oddychać, że powietrze będzie skażone. Natomiast po prostu mówię, nie ma sensu jakby tutaj oczywiście opuszczać kraju, nie ma sensu opuszczać Polski, bo tak jak mówiłem, wiele przygotowałem przepowiedni, wiele tutaj mówiłem na temat wizji przyszłości, na temat właśnie wybuchu ewentualnej bomby atomowej, trzeciej wojny światowej, i mnóstwo tych wizji, mnóstwo tych przepowiedni mówiło o tym właśnie, że w Polsce nie dojdzie tutaj do po prostu do jakiejś istotnej katastrofy, tak, że pewne granice Polski zostaną naruszone, natomiast nie dojdzie tutaj do tragedii, co jest ciekawe, tak, ciekawie to brzmi w kontekście naszej historii, bo wiemy, że pierwsza wojna światowa zrujnowała Polskę, druga wojna światowa zrujnowała Polskę, mieliśmy także trzy rozbiory, zawsze gdzieś ta Polska była maglowana, można powiedzieć, przez tych przeciwników, natomiast teraz wszelkie te przepowiednie, tak jak mówię to obiektywnie, na podstawie wszelkich przepowiedni wizji, mówią o tym, że Polska nie zostanie w jakiś sposób doszczętny zniszczona, jeśli by miało dojść do tej trzeciej wojny światowej. I to samo mówił także Krzysztof Jackowski, tak? Problem może być dotyczyć, nie chodzi tu może o zniszczenia jako takie, tylko może być kwestia właśnie tego, co mówi Krzysztof Jackowski, właśnie kwestia powietrza, kwestia oddechu, tak? Że gdzieś to powietrze może być skażone, tak? To jest podobna sytuacja, jak to miało miejsce w Czarnobylu w latach 80., kiedy doszło do tej awarii reaktora. No to przecież Polska nie została w żaden sposób zaatakowana, natomiast wiadomo, jaki był tutaj strach, jaki był popłoch władz jeszcze tutaj PRL-owskich. Wszyscy się obawiali o zdrowie, tak, o zdrowie ludzi, także w pozostałych krajach europejskich, tak, także w pozostałych krajach europejskich, więc tu bym mówił, że właśnie w czasie wojny, w czasie kryzysu Polacy powinni wracać do kraju i walczyć ewentualnie z jakimś wrogiem, tak, czy przeciwnikiem, niż żeby po prostu uciekać. Zresztą to też leży w naszej naturze, pomimo tego, żebyśmy się znajdowali może gdzieś tam na całym świecie, w różnych krajach europejskich, to pewnie duża grupa ludzi, duża grupa Polaków wróciłaby, tak? To jest podobna sytuacja jak z narodem żydowskim. Wiadomo, że ten naród żydowski jest rozproszony praktycznie po całym świecie, natomiast w momencie, kiedy dochodzi do wojny, to ci synowie, w cudzysłowie, bo to są nie tylko młodzi mężczyźni, ale także starsi, wracają do narodu i bronią. Tak samo tutaj byłoby z Polską. Jeśli chodzi, właśnie mówię, tak powiedziałem, o przepowiednie, o wszelkie wizje, to były tylko takie przepowiednie, które mówiły o zniszczeniu krajów europejskich, o zniszczeniu Niemiec, o trzęsieniach ziemi
ziemi we Włoszech, o to, że na przykład zostałaby użyta bomba atomowa, ale w przypadku wielkich mocarstw, Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone. Natomiast tu też trzeba pamiętać, że co to znaczy bomba atomowa, jak to też rozpatrywać. Bomba atomowa może mieć różny sposób działania, zasięg działania, tak? Oczywiście są takie bomby, które zmiotą całe państwo. Natomiast trzeba pamiętać, że w przypadku, gdyby doszło do wybuchu III wojny światowej, wiadomo, że takim jakby tutaj z arsenałem będzie bomba atomowa, tak? Nikt nie będzie walczył na pistoleciki czy tutaj na broń zwykłą, tylko dojdzie do użycia bomby atomowej. Natomiast na pewno będą te bomby o mniejszym rażeniu, chyba że to by było po prostu, wiecie, jeden pocisk na jeden, czyli jeden pocisk wysyła na przykład Stany Zjednoczone na Rosję, jeden pocisk wysyła Rosja na Stany Zjednoczone. Wtedy dochodzi do kompletnej katastrofy, tak, mnóstwo ludzi wyginie. Zresztą robiłem taką podobną tutaj przepowiednie, znajduje się na moim kanale, gdzie mówię o tym, że zginie 3 miliardy ludzi, tak, 3 miliardy ludzi, czyli to jest prawie połowa ludności na całym świecie. Jeżeli ludzi jest 6,5 miliarda, to zginie praktycznie 3 miliardy ludzi, połowa ludzi na świecie, wtedy możemy rzeczywiście mówić o takim konflikcie nuklearnym, zbrojnym, światowym. Natomiast według mnie byłby to po prostu atak o mniejszej skali. No i tak jak mówię, jeśli chodzi o tą przepowiednię, to Polska jest w miarę bezpieczna, ale też Polska, trzeba powiedzieć, że nie jest w jakiś sposób atrakcyjna do zaatakowania przez różne mocarstwa, przez różne państwa, ponieważ wcześniej to była walka tak naprawdę o tereny, o dostęp, o gdybyśmy mieli jakieś złoża na przykład ropy naftowej, to byśmy byli atrakcyjni. Oczywiście Polska może być tak naprawdę, tak to miało miejsce podczas II wojny światowej, przeciągiem dla innego państwa, tak, do dalszej ekspansji. Załóżmy, że Rosja tutaj pokonałaby Ukrainę, a następnie chciałaby pokonać Polskę, żeby iść dalej, tak, na Niemcy i tak dalej. Natomiast na razie takiego czegoś nie ma i według mnie nie ma takich obaw, tak, na razie przynajmniej. Bardziej tutaj zagrożenie ze strony tutaj terrorystycznej, tak, czyli zamachów terrorystycznych. I myślę, że one są chyba najgroźniejsze i najgorsze w swoich skutkach, bo to jest tak naprawdę czyhająca bomba. No wszyscy funkcjonujemy normalnie, chodzimy do szkół, do przedszkoli, do pracy, przywozimy dzieci, tak? I teraz na przykład tak to ma miejsce w krajach europejskich. Zamachy terrorystyczne na lotniskach, w centrach miast, w komunikacji miejskiej, w metrze. To jest absolutnie nieprawdopodobna tutaj walka, tak? Działania terrorystyczne, czy też wojna. Często się mówi o tak zwanej wojnie hybrydowej, wojnie, można powiedzieć, podjazdowej, gdzie nie ma tak naprawdę tych dwóch grup przeciwstawnych do siebie, tylko to są właśnie zamachy terrorystyczne. Zobaczmy, co się działo tutaj, czy dzieje się dalej na Ukrainie, tak? Nie ma tam wojsk jako tako rosyjskich. Natomiast mówi się, że to są wojska, które sprzyjają Rosji, tak? Czyli oni nie mają mundurów, emblematów z flagą rosyjską, czy po prostu z godłem. Natomiast wiadomo, że są oni inspirowani, czy też finansowani przez Rosję, czyli to jest zupełnie inny typ wojny, tak? Zupełnie inny typ wojny. Natomiast na pewno tutaj, jeśli by doszło do realizacji jakiejkolwiek przepowiedni mówiącej o tym, że doszłoby do wybuchu wojny, no to ta wojna by miała katastrofalne skutki, tak, gdyby doszło do użycia bomby atomowej. Dlatego właśnie jakby wszyscy przywódcy, czy też organizacje tutaj i Unia Europejska i NATO bacznie po prostu patrzą, co się dzieje, tak? Wszelkie tutaj są incydenty, na przykład żołnierzy czy pilotów wojskowych rosyjskich, którzy naruszają granice tutaj, tak? Dziś lecą po prostu w pobliżu granicy z innym państwem, naruszają tą granicę, przestrzeń powietrzną. No to wszystko jest takie balansowanie, tak? To jest też taka kwestia, że Rosja bada, żeby czy komu po prostu puszczą nerwy, kto zaatakuje, tak? Natomiast wiadomo, że nie można dać się tak po prostu podpuścić. Tak, też, o tym też mówił sekretarz generalny NATO, tak? Właśnie o tym mówił, żeby po prostu kraje członkowskie, kraje Unii Europejskiej były bardzo na to zwracały uwagę. Czyli tak jest moje zdanie. Natomiast ciekawa na pewno w tym kontekście jest tutaj wypowiedź Krzysztofa Jackowskiego, jakby to wyglądało, jeśli chodzi o zatrucie tutaj powietrza, tak? Zatrucie powietrza, z czym by było spowodowane to zatrucie, tak? Czy byłoby spowodowane walkami, bombą biologiczną, tak? Być może będzie to miało miejsce tutaj użycie bomby biologicznej, być może tutaj będzie użyta bomba tutaj chemiczna, tak?
Także mogą być różne modele. Jak na razie cały czas jakby tutaj terroryści bazują na po prostu działaniach zbrojnych, tak, czyli bomby zwykłe, ewentualnie broń, natomiast nie są użyte te bronie chemiczne, te bronie biologiczne, bardzo niebezpieczne. Jeżeli Krzysztof Jackowski mówi, że powietrze będzie, nie będzie możliwe do oddychania, no to nie odnosi się to, on też to mówi, nie odnosi się to do zanieczyszczenia powietrza, tak, bo zanieczyszczenie powietrza czy smog występuje na całym świecie i ludzie żyją, funkcjonują i dalej po prostu pracują. Także takie jest moje zdanie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napisz też w komentarzu, co na ten temat sądzisz, co na ten temat myślisz. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.